Ogromne ilości gazu do zaoszczędzenia. Raport. Ogromne ilości gazu do zaoszczędzenia. Kraje G7 mogłyby zaoszczędzić więcej gazu, niż importują go z Rosji. Tak wynika z raportu przygotowanego na zlecenie Greenpeace. Francja, Japonia, Niemcy, USA, Kanada, Wielka Brytania i Włochy, czyli kraje G7, mogłyby znacznie ograniczyć swoje zapotrzebowanie na gaz ziemny, wynika z raportu renomowanego niemieckiego Instytutu Badań nad Gospodarką DIF, przygotowanego na zlecenie organizacji ekologicznej Greenpeace. W dokumencie czytamy, że już od 2025 roku zużycie gazu w tych krajach można by zmniejszyć łącznie o 18%. W ten sposób dałoby się zaoszczędzić 264 miliardy metrów sześciennych gazu. To więcej niż cały roczny rosyjski eksport tego surowca. Zdaniem autorów analizy, takie ograniczenie zużycia gazu przez kraje G7 da się osiągnąć bez zwiększania produkcji energii elektrycznej w elektrowniach atomowych oraz bez zwiększania zużycia węgla albo biomasy. Kraje G7 nie musiałyby też ograniczać swojej produkcji przemysłowej. Ambitne cele, jak przekonują badacze, efekt da się osiągnąć poprzez inne działania, takie jak upowszechnienie pomp ciepła czy optymalizacja systemów grzewczych w budynkach przy jednoczesnej poprawie ich izolacji termicznej. Należałoby też obniżyć średnio o 1 stopień Celsjusza standardową temperaturę w pomieszczeniach. Drugim filarem byłoby przyspieszenie rozbudowy energetyki wiatrowej i słonecznej. Jak czytamy, tylko te działania zapewniłyby 80% omawianych oszczędności. Dużo gazu da się zaoszczędzić także w przemyśle i branży energetycznej, ale na to potrzeba więcej czasu. W przypadku ciepła przemysłowego chodzi o przejście na duże pompy ciepła i fotowoltaikę. Raport wymienia też wykorzystanie ciepła będącego pochodną procesów przemysłowych. Udział zużycia energii w procesie wytwarzania ciepła w przemyśle Unia Europejska szacuje się na 70% i nawet 1/3 tego marnowane jest jako niewykorzystane ciepło, czytamy. Do raportu dotarły jako pierwsze redakcja gazety Süddeutsche Zeitung oraz agencja TPA. Greenpeace ostrzega przed nowym uzależnieniem. W ramach niemieckiego przewodnictwa w G7 w Berlinie spotkali się w tym tygodniu ministrowie krajów grupy odpowiedzialni za energię, klimat i środowisko. Greenpeace połączył publikację raportu z apelem do krajów członkowskich o podjęcie wspólnej inicjatywy na rzecz ograniczenia zużycia gazu. Ekspert Greenpeace do spraw energetyki Gerald Neubauer zwracał przy tym uwagę, że planowane odejście od gazu z Rosji nie powinno odbyć się poprzez zastąpienie tego surowca dostawami z innych krajów. Jego zdaniem wiąże się to z ryzykiem powstania nowych odwiertów gazowych, wykorzystywanych przez całe dekady. Skutkiem byłoby dramatyczne zaostrzenie kryzysu klimatycznego, powiedział. Od początku rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie kraje Zachodu szukają sposobów uniezależnienia się od rosyjskiego gazu. Unia Europejska chce najpóźniej w 2030 roku uwolnić się od wszelkich paliw kopalnych z Rosji.